Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w grze Infection Free Zone. Na tym kanale po raz pierwszy, aczkolwiek rok temu, a może już nawet dwa lata temu, dokładnie nie pamiętam, pokazywałem taką wczesną wersję tej gry. Teraz jesteśmy w prologu, który jest dostępny dla każdego za darmo na Steamie. Znaczy jest to takie demo powiedzmy, które ma wam pokazać jak ta gra się prezentuje. Jeszcze nie wiadomo kiedy ona ma się pojawić, według Steama data premiery jest nieogłoszona. Jest to gra od twórców między innymi 112 Operator, który też pokazywałem na moim głównym kanale kilkukrotnie. Więc cóż, zagramy sobie, zobaczymy jakie są zmiany względem tej wczesnej wersji, którą wam pokazywałem tam kiedyś, już dokładnie nie pamiętam kiedy to był, jakiś wrzesień. Ale czy to był ostatni wrzesień rok temu, czy już dwa lata temu to dokładnie, a mnie no chyba rok temu to było. Nie, aż tak długo to nie minęło raczej. I na razie tylko tyle mamy miejsc do wyboru, ale w pełnej wersji oczywiście będziemy mogli rozpocząć zabawę gdzie tylko chcemy, a sama gra polega na tym, że jest wirus zombie, prawda? Epidemia zombie i musimy tutaj grać mieszkańcami, którzy tam w jakiejś miejscowości jeszcze żyją, zbierają surowce, chodząc po budynkach, walczą z przeciwnikami, tak, z tymi zombiakami i tak dalej. To nie są do końca zombie, to tam jest tak jakoś, nie pamiętam już jak dokładnie było wytłumaczone, ale że to nie chodzi o to, że to są zombie, tylko bardziej jakieś tak... Możliwe, że jeszcze będzie tutaj taki filmik, to wam pokażę co i jak. Więc to niestety w Polsce na razie sobie nie zagramy, to weźmy sobie tam, nie wiem, może być Wielka Brytania. A niech będzie Wielka Brytania. Kontynuuj. Nazwa zony. Ej, nie mogę nawet zmienić nazwy w prologu. Szkoda. No cóż, no dobra, to poziom trudności normalny niechaj będzie. I rozpocznij. Teraz zobaczymy, czy mam rację, że będzie tutaj jakaś jeszcze scenka, która informuje, co tu się właściwie wydarzyło. Bo to oficjalnie to nie są zombie. Ale już dokładnie pamiętam, jak to tam zostało przedstawione. No ale mniej więcej o to chodzi, nie? Wiadomo. Ludzie się wściekli i zaczęli mordować innych ludzi. Na przykład. Tak to możemy po prostu określić. Z tego, co czytałem tak na szybko w dyskusjach na Steamie, to chyba 8 dni trwa ten prolog. Mogę zniknąć. What we called the mad virus appeared out of nowhere. It made people turn extremely violent, aggressive, and unrestrainable. Soon later, the infected became bloodthirsty, more like vampires than human. There was chaos, panic, and war for survival. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Even our loved ones could become a threat. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region, every country, every city. Drastic measures were taken to get rid of the infected, but they all failed. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters, ones that we improvised in garages and basements, loaded with food, water, and air filtration systems. These were the places where we survived, sealed from the outside. For so long, we waited for any signal, any info that a cure had been found, or the situation stabilized. Instead, we listened as the world grew quiet. Our resources were becoming depleted. Life support systems were failing. And just as we were losing all hope, we received a distant call. To all survivors, the infection is in decline. Seek others and rebuild. This was the impulse we needed. There were others out there. We could come back to the surface. No more hiding. From the ruins of the old world, we will build our new home. Yay! A coś to było kłamstwo, pojawia się. Żeby wybić resztkę ludzi. Jak na dobrą sprawę. No dobra, czyli tak to wygląda. Jeśli chodzi o świat, o mapę, prawda? Rozumiem, że na razie tylko w tych 9 kafelkach możemy tam zwiedzać i w ogóle nie wiem, czy później będzie można więcej. Czy zawsze, niezależnie od tego, jakie miasto wybierzemy, to ostatecznie będzie tylko 9 kafelków z mapy i tyle.
Operatorzy, mówi dowódca pierwszego oddziału, wydostaliśmy się na zewnątrz, sąsiedztwo wygląda na opuszczone, będziemy musieli przeszukać pobliskie budynki, aby znaleźć jakiekolwiek zapasy. Szukajcie jedzenia. I tutaj mamy cele, oczywiście, ogólnie są jakieś badania. Wydaje mi się, że w tej wczesnej wersji, którą tam kiedyś wam pokazywałem, to nie było żadnych badań, ale to już tak dawno było, że mogę się mylić, ale coś kojarzę, że raczej tego nie było. Chociaż ten faktem mało tego. Chyba, że to się jakoś bardziej rozwidzie później albo coś. No, miejmy nadzieję, że to nie jest tyle, ile będzie, bo trochę mało tych badań ostatecznie. Później tu widzimy jakiś handel pewnie, czy coś w tym stylu. I warunki pogodowe wpływające na, nie wiem na co, na to, że lepiej, gorzej walczymy z przeciwnikami, albo przeciwnicy lepiej, gorzej nas wykrywają, czy coś w tym stylu, prawda? No ale jak później będzie można grać na każdym możliwym świecie, to też fajnie, jak będziecie mogli sobie tam, nie wiem, w Warszawie, czy w jakichś tam trąbkach małych zagrać, prawda? Ja nie obrażam żadnej miejscowości, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku. O, szpital. Wow, fajnie, że na to jest przetłumaczone. Szpital. To bierzemy szpital tak naprawdę. Ale czemu w Wielkiej Brytanii, bo to jest polski szpital, tak? Dlatego w Wielkiej Brytanii jest budynek z napisem szpital. Bo to polska dzielnica pewnie nam się trafiła akurat. No dobra. W każdym razie. Włącz widok przeszukiwania pod V, czyli pokazuje nam, czy już byliśmy gdzieś i czy czego możemy się spodziewać. Tutaj no szpital, placówka medyczna, to jakieś leki tam pewnie jesteśmy w stanie znaleźć. Tutaj mamy sklepik, to jest szansa pewnie na jakieś jedzenie i tak dalej. I ogólnie co tu jeszcze może być? Jakiś tam warsztat samochodowy albo coś w tym stylu. Książki. Materiały naukowe. A, materiały naukowe to pewnie są potrzebne do tego, bo tu jakieś ikonki są książek. Czyli coś w tym stylu. No dobra. Wiem, że już tą graj nie gadaj. Pewnie już niektórzy z was świeżbi, żeby tak powiedzieć. To przeszukujemy. Bo wy nie jesteście tutaj. Wy jesteście tutaj. Oni teraz biegną. Bardziej się nie da przybliżyć, jakby ktoś pytał. Więc na... No tam widzimy, tam ktoś biega sobie, prawda? Oddalić maksymalnie mogę... No dotąd, a przybliżyć, no to tak jak tam było. Bardziej się niestety nie da. Tu ogólnie można później budować różne rzeczy, trochę na pewno pobudujemy. Zbierz metal, cegły, drewno. A tutaj zadania budowniczy, rolnik. Trochę zasłaniam, ale chociaż tyle widzicie. Tutaj jeszcze jest kucharz, pracownik fabryki, zbieracz. My mieliśmy zbierać puszki, mamy dwie. Idźcie dalej. Wy, tu idźcie, dobra, poszli. Teresa, więcej się chyba o tych ludziach nie dowiemy poza tym, co tutaj jest. Oczywiście, no oni mają pistolet, ale właśnie potrzebujemy też amunicji, nie? Więc musimy zwracać uwagę nie tylko na to, czy mamy broń, ale też czy mamy amunicję, bo to... Walka wręcz chyba też jest możliwa, ale tu nie widzę jakkolwiek żadnych informacji na ten temat. Czyli domyślnie walczą wręcz, jak im się skończy amunicja, już dokładnie nie pamiętam. Musimy poczekać, aż oni to przeszukają. Później trzeba będzie też te budynki można zaadaptować, nie? Żeby tam więcej ludzi mieszkało, żeby zrobić jakieś, obstawiam... struktury obronne, nazwijmy to, żeby przerobić coś, nie wiem, na kuchnię na przykład. Jak dobrze pamiętam, możemy rozbierać budynki, żeby zdobywać surowce. Nie wiem, czy jest jakieś takie... No na pewno pewnie jakiś układ budynków gdzieś jest lepszy od innego i warto na to zwracać uwagę, jak później będziemy się tam bunkrować. No, bo udało się zebrać wszystkie puszki, z tego co rozumiem. Dowódco, skrzynki są już w kwaterze głównej. Musimy się zastanowić, jakie miejsce powinniśmy przeszukać najpierw. Najlepiej byłoby sprawdzić jakieś sklepy lub magazyny. Dobra, no to lecimy do magazynów. Magazynów. Szefie, będę mówić w imieniu wszystkich mieszkańców. Myślałem, że pani to jest jakaś tam dziennikarka, trzeba mikrofon, coś gada. Zaadaptujmy budynki na odpowiednie schronienie, żebyśmy nie musieli spędzić ani jednej nocy więcej pod ziemią. Jesteś tam? Nie, nie ma mnie. Umarłem już. Dobra. Adaptuj budynki na schronienie, aby uzyskać 40 kwater mieszkalnych. Okej. Okay. Wejdźcie tu. Sprawdzimy sobie jeszcze te... Może to by było schronienie, te dwa budynki. Dobre, chyba. Chociaż tutaj z tej strony nic nie mamy, ale wydaje mi się, że jakieś struktury obronne to też można samemu budować. Więc sprawdzimy, co tu jest. Oczywiście możemy w jakichś budynkach spotkać też te wampiro, zombiaki, szaleni ludzie, w cudzysłowie cokolwiek, przeciwników.
Ale jak będzie noc, to oni chyba się uaktywniają. Tak to było w tej grze, że nocą się uaktywniają, przeciwnicy chodzą po ulicach, a za dnia możemy ich spotkać w jakichś budynkach. Tak to chyba było. Coś mi się tak wydaje, że tak to mogło być. Co wy tak długo to przeszukujecie, kurde? Tego nie chcę adaptować na schronienie, to sobie adaptujemy na co innego. Tu jest taki duży budynek, byłby dobry na schronienie moim zdaniem. Dobra, przyspieszmy trochę tempo, żeby to nam szło. Na razie gra nie mówi, żeby robić drugi zespół, to nie zrobię. Co tam ciekawego znaleźliście? Amunicję, dobra. I to możemy... Słońce jest już nisko, nie wiemy co będzie się działo w nocy. Możemy kontynuować przeszukiwanie po zmroku, ale to będzie znacznie bardziej niebezpieczne niż przeczekanie do rana. Kontynuujmy tam, pierdzielicie. Ser, praca w nocy jest zbyt niebezpieczna dla nieuzbrojonych cywili. Robotnicy wrócą do domów. No to co się mnie pytacie, jak później robicie swoje? Dobra, zaadaptuj budynek na schronienie. Ten. A, i tylko że ci robotnicy nie będą nam w nocy tutaj nic nie robili. No, świństwo. Idźcie ten budynek obok sprawdzić. Pojawią się gdzieś jakieś przeciwniki. Miejmy nadzieję. Rozumiem, że wy co raz dziennie coś jecie pewnie, więc trzeba pilnować liczb jedzeniowych, nazwijmy to. No zrobiło się ciemno, to na pewno. Przeciwników na razie nie ma, raczej gra bym powiedziała, że o, przeciwnicy, patrz, to są potwory. Na razie czysto. No ale całkiem nie najgorszy ten teren na start. To osiedle tak tutaj jakoś ogarnąć, myślę, i byłoby całkiem przyjemnie do obrony. Też nie pamiętam, bo chyba nocą to jest tak, że nocą pojawia się jakaś fala, która nas atakuje też. To nie jest tak, że tylko sobie chodzą po ulicy, ale też będą chyba się... szefie, właśnie zobaczyliśmy grupę zainfekowanych. Mogą jeszcze nie wiedzieć, że tu jesteśmy. Bądźcie gotowi. Przepraszam, ale where... Na razie to my nic nie widzimy ciekawego. Wy tam skończcie to. Przyjdą i mnie zabiją i nic się nie dowiemy. Halo? Halo? Poszło w dół? Horda zauważona. A tu, dobra, i biegają takie cosie. Ale one te akurat biegają tak o. A wydaje mi się, że tu... No to jest ta sama horda. Co tu ciekawego? Kanister paliwa i skrzynki z konserwami. Horda zauważona? O, tutaj. Ale nie, wydawało mi się, że... Może pierwszej nocy nie, ale coś tak kojarzy, że tak było też, że te niektóre hordy to od razu leciały prosto na nas. Panienki, wróćcie się na chwilę, bo ja nie wiem, czy to już nie idzie na nas. Bo będziemy musieli ich mordować. Tylko, że mamy taki głupi zasięg widzenia. Dobra, mordujemy. I oni tutaj mogą... Oni się wspinają! O kurde, patrzcie na to. Dobra, dobra, spokojnie, nic tu się złego nie dzieje. Okej. No trochę amunicji potraciliśmy. Ale tak, to punkty życia raczej... Wszyscy mają stówkę, nic się złego nie stało. No dobra. No to potrafią atakować, o. No to ewidentnie tak szło raczej prosto na nas. Horda zauważona? Ta też tu idzie. Znaczy taki beznadziejny budynek pod jednym względem, że widzicie, tu z tej strony jakby atakowali, to dość szybko ogarniają, gdzie oni są. A tutaj jak nam wyszli zza rogu, to mieliśmy mniej czasu na atakowanie. Ci idą do nas? W sumie mógłbym równie dobrze stworzyć nowy oddział. Że wtedy stracimy trochę amunicji, nie? Może poczekam. Chociaż dobra, ci już nie atakują. Dobra, stworzę jeden oddział. Wy jesteście niedoświadczeni. Wy tak samo, to musicie po prostu więcej się klepać. Dobra, wyjdźcie tam. Uwaga. Dobra, idą tutaj. Wycofujemy się.
A schowajcie się tu, w sumie. No to jakiś mały taki atak. No tam, no dwóch przeszło. Da się tu obracać? Da się obracać. Dobra, nic się nie stało. Wejdźcie tu obok. A ci czemu się nie ruszają? Jak oni na nas czekają w tym momencie? Oni wiedzą. To tam kij z tym. Dobra, czy wy tam znajdziecie jakieś konserwy i kanister paliwa? To możecie to zanieść, od góry nic się nie dzieje. Pewnie do 6 trzeba? A, godzina wschodu, 4:59. Rozumiem, że wtedy znikają przeciwnicy. No ci chyba się zbugowali, bo się nie ruszają w ogóle. Obstawiam. No, ci tak jakby chcieli do nas pójść jednak. No to już wiele im nie zostało czasu. Dobra, wycofuję. A nie, oni teraz się chowają w budynkach. Świnie. Dobra, idźcie tu. What? Ej, gdzie wy poszliście? A, to są budowniczowie, dobra. Idźcie tu. A co się dzieje? Kto tam biegnie? Bo oni to teraz adoptują. Adaptują. Mogą adoptować ten budynek. A wy... Może idźcie sprawdzić leki. Transmisja przychodząca, co tam się dzieje? Ta nas była łatwa, ale na pewno jest jeszcze w ogóle sporo zainfekowanych. Powinniśmy zbudować dodatkowe zabezpieczenie przed zmrokiem. No dobra. Zbuduj drewnianą wieżą. Jeszcze coś? Szefie, zauważyliśmy dym w oddali. Unosi się z budynku. Myślę, że mogą tam być jacyś ludzie. Sugeruję, żebyśmy tam poszli i to sprawdzili. Okej. Okay. Pójdziemy. Spokojnie. Na razie to proszę zbudować. Wy tutaj sprawdzi... Ej, ten szpital to jest dobry do obrony. Szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o zasięg tego, co ludzie widzą. Drewniana wieża. Kliknij lewy przycisk ikonkę menu budowy w lewym dolnym rogu ekranu. Wybierz z niego budynek, który chcesz postawić. Tu? To nie widzę drewnianej wieży. Muszę ją odblokować? No tryly? Nie, to są mieszkańcy, to jest zbieractwo. Kaj wieża? A, bo dobra. To jeszcze jest. A ja tutaj myślałem, że to jest, wiecie, że to jest od jedzenia, to jest sobie od czegoś tam. Drewniana wieża, tak? To tu, drewniana wieża. No taki nawet nie najgorszy zasięg. Tak szczerze to tu. Znaczy, jeśli, czy ja mogę przenieść kwaterę główną? Mogę rozwalić ten budynek? Nie, to już musi być na zawsze chyba kwatera główna. Więc... Tu by się przydała wieżyczka, moim zdaniem. 10 drewna potrzebujemy. Dobra, no to tam jest budowane. Trochę to zajmę. Wy tutaj co znaleźliście ciekawego? Leki. Idźcie tu. Wy tutaj. Coś tam znaleźliście. Dobra, idźcie tu w takim wypadku. Musimy uważać, żeby te stwory... Ale one nie wyjdą, tylko że jak my tam teraz byśmy weszli... Tak. Tam miałem jeszcze iść. Zdaję sobie sprawę. Nie wiem, czy chcemy teraz już tam pójść. Idźcie na razie tu. Co wam się udało znaleźć? Jeszcze więcej konserw. Tu już nic nie zostało, rozumiem. A czemu nie wiemy jakaś... A, bo nie skończyliśmy przeszukiwać szpitala. Panie szpital. Poszli tu budować, ładnie sobie budują. Będzie drewniana wieżyczka. Great stuff. Tu w ogóle jakieś takie naturalne zapory, bo tu się zawalił budynek, rozumiem. No to sobie zbadajmy do końca. No może za duży budynek wziąłem do tego adaptowania, bo to trochę zajmuje cholerstwo. Building clear. Jeszcze coś tam udało się znaleźć, niby tu rozumiem już nic nie ma. Dobra, idźcie teraz tu. Wy tutaj sobie grzecznie szukacie. Transmisja przychodząca, co się dzieje?
Operatorze, jeśli chcemy zbudować coś jeszcze, potrzebujemy więcej surowców. Wyślijmy robotników do wycinki drzew. Może moglibyśmy użyć ich też do zbudowania palisady. Dobra, no to tutaj. Zbierz drewno. No tu mam jakieś drewno do zebrania. A. Cyk. Ogólnie dużo tutaj jest. Tu sobie pozbierajmy. Bo tutaj nam jeszcze trochę brakuje. No niby drewno jest. Więc powinni to ogarnąć. Tam biegają jeszcze. A wieżyczka jest. Wybierz broń. Łuki. Jest to jakiś sposób. Pistolet. No w teorii mamy tutaj jeszcze dwa. Chociaż czy chcemy marnować amunicję? Dobra, niech będą łuki na razie. Czyli wy wykorzystujecie? Sami potrafią się zatroszczyć o strzały. Okej. Okay. Wy tu jeszcze przeszukujecie jak najbardziej. Tu coś ciekawego. Ja mogę też gadać? Halo, halo. Dobra, to tu ścinają. A, to się udało zrobić. A, jeszcze pięciu brakuje, ta. A to ten obok byśmy ogarnęli. Na schronienie. Cyk. No wiem, drewna brakuje, więc postaramy się to ogarnąć. Tu zostały jeszcze konserwy. A bo chodźcie tu. Zaryzykuję, że teraz jeszcze tego dnia, chociaż idzie noc, może to już jest zły pomysł. A, to przynajmniej będzie śmiesznie. A co tam? A to kto umrze, ten umrze i trudno. To się będziemy przejmować, nie? Czyli tutaj sobie ścinacie. Mogę sprawić takie jedno konkretne drzewko? Nie. Tak, tutaj to jest jakby ta ikonka. W taki sposób czegoś się możemy dowiedzieć. No ale biegnijcie tam, tutaj jeszcze te konserwy kradnijmy. Możecie to sprawdzić. Idźcie tam. Najwyżej no. Najwyżej ktoś umrze. I komu to będzie przeszkadzało? Słucham. Komu? Bo idę do domu. Jeszcze nie zebraliśmy drewna? Bo to musi się całe skończyć, żebyśmy zebrali to drewno. To jest tak pojedynczo jakoś czy coś? Najwyraźniej. No ma. Oko zabolało. Co? Oba uciekają. Znaliśmy kilku ocalałych. Przez ostatnie kilka lat żyli w okropnych warunkach. Moglibyśmy ich wysłać do bazy, ale czy damy radę ich wykarmić? Tam przyjmij ocalałych. Oni mają maczety. Coś tu było chyba. A, sprawdzamy dopiero. Dobra, wracamy się do kwatery. Jak szczerze, to wy też byście mogli się już wracać do kwatery. Ej, a czemu wy się tu schowaliście? Ale, ej, to nie jest bezpiecznie tam. Musicie stamtąd uciekać. No, uznam, że ci do końca będą siedzieli. Nic się złego nie stanie. No i muszę teraz ich pilnować, no. Już mogli biec dalej. Budynek wyczyszczony. Chodźcie tu. Dowódco, nas prawie zapadło, już widzimy zainfekowanych wypełzających ze swoich nor. Przygotujcie się. No obrona tak trochę... Nie mogę im powiedzieć, że sobie stąd poszli. Chodźcie, biegniemy panowie, damy radę. Zmieścicie się tam w tym budynku? No tu mamy niezły zasięg. Ja nie wiem, czy nie wrzucę tych do wieżyczki. Gdzie widzicie jakąś hordę? Tu biegnie rzeczywiście. A wy się... Stop. Czemu wy się nie chowacie do... A, bo tylko dwóch się mieści. Gorsza sprawa. Dobra, strzelać, stać i strzelać. Nie bać się niczego. Dacie... No naprawdę strzelają z łuków. Dobra, do końca stać i strzelać. Dobrze, mówiłem, że się nie ma czego bać. Ale to się wycofajcie jednak. Ale tutaj zostało dwóch. Aha, bo to jest jakby budynek chyba od razu z pracownikami. Dobra. Chciałem, że ja muszę przydzielić tam jeszcze kogoś. A wy czemu biegniecie? A, bo wy tutaj coś znaleźliście.
Nie, wy musicie zostać tych pilnować. Nie wolno wam opuszczać ludzi w potrzebie, no co wy? Już chcieli uciekać, oby tam skrzynki, znaczy puszki z jedzeniem znaleźliśmy, to uciekamy, nara frajerzy. Nie przydacie już się nam do niczego. Nie, trzeba ich bronić. Tu? Jak spotted, to już za późno. Już nic nie widzimy. A, przyspieszmy trochę tempo. U, tutaj biegną. O nie, oni w sumie tych biednych łuczarzy tam zamordują. Czy oni umierają? Nie, no oni są jako wytrzymałość budynku, ci ludzie uznawani, tak? Czyli nie muszę się o nich martwić, wtedy bardzo dobrze. Piu! Strzały z łuków piękne. No tu jeszcze spokój, ci się tam opierdzielają. Okej, nic się nie stało złego. Napraw. Te jeszcze nie. Jeszcze nie ma sensu. W teorii, a może wy tak nie siedźcie w kwaterze? Kolejna horda. Może właśnie tutaj chodźcie, będziecie mieli lepszy ten, to jest lepszy budynek. Dawaj, szybko, bo już tam strzelają z łuków. No dobra. Czy to kuparum, żeby siedzieć w tej kwaterze, a to jest w sumie lepsza rzecz. Dobra, jest. Nic złego nam się nie stanie. Można przyspieszyć tempo. Another one? Ta na dole, nie, ta na dole ma nas gdzieś. Chyba nie, żeby ci nas nie zaatakowali. No, o dwie naraz, pewnie. Ja nie pamiętam, czy to są jakieś rodzaje przeciwników, czy zawsze jest tylko jeden. Chyba miały być różne rodzaje przeciwników, ale to tak... Pirazie drzwi pamiętam. Jak przeczytacie stronę tej gry na Steamie, to na pewno się więcej dowiecie, niż taki luterek się dowiedział, nie sprawdzając takich rzeczy przed nagrywaniem. O, wycofali się. Bardzo dobrze. Uciekli do tego budynku, trzeba będzie ich stamtąd wykurzyć. W takim wypadku. No dobra. Idźcie tu na razie. O, ci się... Ojej, uważajcie. Znaczy nie, oni nie wyjdą, dobra. Idźcie do kwatery, oni nie wyjdą. Po prostu... No warto to... Nie wiem, czy możemy ostrzeliwać ten budynek, czy musimy wejść do środka, żeby się klepać. Bo jakbyśmy mogli tam granatem rzucić do środka, ja bym się nie obraził. Ale trochę nie ma czegoś takiego jak granaty. No powoli zbieramy drewno. Tutaj już adoptujemy ten budyneczek, prawda? I wy się zamienicie w naszych tutaj żołnierzy, czy nie? Po prostu sobie będziecie. No musimy uważać. Dobra, pójdźcie tutaj. Sprawdzimy, co jest w częściach samochodowych do znalezienia. Czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Ale to by się przydało jakoś wyszelać. Szefie, ludzie, których przyjęliśmy, mają trochę użyteczne informacje. Opowiadają o różnych rodzajach zainfekowanych zwierząt. A, zwierząt, na które się natknęli oraz innych grupach ocalałych, ale niedawno też stracili kilkoro bliskich. Integracja zajmie im trochę czasu. Pozwól mi znaleźć na nich jakieś zajęcie i schronienie. Przesłuchajmy. Dobra, dajmy im odpocząć. Let them rest. Niech się opierdzielają. No, wy to przeszukujecie. A już? Przeszukane? I nic nie znaleźliście? Really? To idźcie tu obok. Później tu pójdziecie w takim wypadku. Wy... Idźcie tam. No tutaj wszystko wokół będziemy musieli sobie ogarnąć w takim wypadku. Szefie, znaleźliśmy karabin szturmowy. Na pewno się przyda w walce z dużymi hordami, tylko nie marnujmy zbyt dużo amunicji bez potrzeby. A kto go znalazł? A wy? Okej, karabin szturmowy. No może się przydać. Szefie, sporo z naszych robotników nie ma żadnej pracy. Wyślijmy ich do zbierania surowców, budowania lub pracy w jakichś budynkach. Jasne. O, możemy się ostrzeliwać, byłoby nawet zabawne. Dobra, czekajcie. No tutaj ja nic nie zwiększę. To już jest max. A co tam jeszcze można zbierać? Cegły i metal. Tutaj był taki ten syf, nie? To z tego syfu pewnie, co? Tak. A metal też z tego? Czy z czego metal? A, latarni. To tu jakieś latarnie? No dobra. No to zawsze mają co robić przynajmniej. I jeszcze drewno. Tutaj jakieś drzewka jeszcze istnieją. To też możemy sobie porozwalać, bo czemu nie? Ale cały czas czekamy na to. To tu przydzielmy. A, nie da się bardziej.
Budynek wyczyszczony. Obszar czysty. Dobra. Wracamy się w takim wypadku. Tutaj rozbierać co się da. A wy nic. To idźcie tutaj w takim wypadku. Tu mamy 70%. Chip, 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 chip. No i tak niby pracy nie mieli, a tu nawet fulla nie wrzucimy. O, wrzucimy jednak. Dobra, nie było tematu. Nikt nic nie mówił. Jest full, jest full. Jakie rondo w ogóle. Trochę dziwne tu pod tym względem. Ale okej. Ciekawe, czy dałoby się jakoś... Ciekawe, czy dałoby się ogarnąć jakieś miasto, które ma jakąś taką... rzekę, gdzieś tam się jakaś wysepka formuje i tam jakoś dałoby się bronić, czy coś w tym stylu. O ile by tam jakieś budynki były w ogóle, no bo budynki muszą być. No przede wszystkim kwatera główna tam by musiała być, bo bez tego to nic nie zrobimy. Wy jesteście tu. Dobra, sprawdźmy te najbliższe budynki jeszcze, już możemy. Jak tam rozwalają te samochody, te wraki, kurde pany. Clear? No jedzenia to mamy nie najgorzej. Pamiętam, że to jakieś farmy jeszcze tam gra. No, jak pewnie to ogarnę, to gra mi powie o farmach. To już prawie skończone. Jeszcze coś tam mieliście? A, jeszcze amunicja. Tutaj clear. No, sprawdźcie budynek obok. No to tak szczerze... No mówię... Nie, w 100% nie pamiętam tej starej, wczesnej wersji, w którą grałem, ale... Aż tak wiele różnic chyba nie ma, chociaż pewnie gadam głupoty. No, ale tak kojarzę te rzeczy, które tu robimy. Więc raczej chodzi mi o samą formę przedstawienia, że to praktycznie jest to samo, jeśli chodzi o to, co gra nam tutaj pozwala zrobić. Jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, w każdym razie, no tego raczej nie było, albo jestem głupi. No też może być. Budynek wyczyszczony. No tutaj mamy piękne schronienie. Duże schronienia. Transmisja przychodząca. Do wszystkich... nie wolno mówić ocalałych. Infekcje zanika, szukajcie i odbudowujcie. Kto tam? Do wszystkich ocalałych. Infekcja zanika. Szukajcie innych i odbudowujcie. Halo? Goście. Do wszystkich ocalałych. Infekcja zanika. Szukajcie innych i tam... straty taty. Ciszysz mnie? Do wszystkich ocalałych. Czy ktoś tam jest? Do wszystkich ocalałych. Przełącz kanał. Do wszystkich ocalałych. Szefie, to ta sama transmisja, którą odebraliśmy wcześniej, ale sygnał jest jeszcze słabszy. Nasze krótkofalówki nie są wystarczająco mocne na komunikację dalekiego zasięgu. Musimy zbudować sporą antenę. Lokalna biblioteka lub uniwersytet mogłyby być dobrymi miejscami do szukania informacji, jak to należycie zrobić. Okej. Okay. Książki techniczne. No, tylko że obok są frajery, więc już na razie tego nie zrobimy. Idźcie do kwaterki. Idźcie do kwaterki. No tutaj już ładnie poczyściliśmy, tak na dobrą sprawę. Co byśmy mogli jeszcze? Magazyn, gdzie można składać wszystkie wyprodukowane, znalezione zasoby. Tak szczerze, to z tego moglibyśmy zrobić magazyn. Jedna osoba, znaczy jeden oddział może wyjść tutaj. A, nie mogę już więcej stworzyć, okej. Okay. Zrozumiałem aluzję. No, ta ewidentnie idzie na nas, horda. Dominujący gatunek człowiek. Szczelome! Ci jeszcze nie mogą, ale zaraz zaczną. Ale to na dobre, że się rzucają na tę wieżyczkę. No, no tak... Wystawione może w dziwne miejsce, ale przynajmniej się bejtują na nią i lecą na nią. Tutaj już mogą nie pójść na wieżyczkę. Trudno, walczymy do końca, panowie i panie. O, wbili do środka! Walczyć! Dobra, chyba nic się nie stało. Wszyscy mają raczej całe życie. Nic się nie stało. Jeszcze tu idzie horda. No to następnego dnia pójdę tam. Ej, a co się stało z tą hordą, która tutaj się chowała? Gdzież ona poszła? I się rozlazły frajery. Jak to frajery, kurde. Dobra. To jest większa prędkość tak naprawdę na razie.
to na razie to się nic złego tu nie dzieje ostatecznie. No, poczekamy sobie grzecznie. Ci ewidentnie na nas idą. O, a tutaj tak totalnie do dupy jest ze strzelaniem. Ale dalej idą na wieżyczkę. Okej, okay, jestem za. Nie, oni tu idą. Nie, dobra, ogarnęli się, chcieli iść tutaj nagle. Gdzie oni idą? Do kogo oni idą? Oni sami nie wiedzą. Bardzo dobrze. To raczej nas nie będzie atakowało, to zwiększmy pre... Dobra, to będzie... To będzie nas atakowało. Proszę stąd odejść. Nie. Wejdźcie sobie do tego budynku, tam sobie zróbcie imprezkę i ja na to przyzwalam, nie? Nie będę dzwonił na policję, że tam łamiecie ciszę nocną. Proszę tu nie przychodzić, nie. Nie wolno. Ktoś już nie ma amunicji? Trzeba będzie was wycofać do kwatery głównej. Chociaż to był zły pomysł teraz. Uciekać! Uciekać! Nie, panie Eugene Andersonie, nie umrzesz. No dobra, umrze. No być może umarł, ale nie ma dowodów na to, że ja o tym wiedziałem, że on umrze. Kurde, jak to leci. Trzeba będzie lepiej zabunkrować w takim wypadku. Ile mamy drewna? Drewna jest dużo. No jedna osoba umarła, no. To tylko statystyka. Ważne, że tutaj dalej pracownicy siedzą. Było miło, ale się skończyło, prawda? Uzupełnij. Nie mogę uzupełnić? Chyba nie mogę, tak? Za mało ludzi mam? Czekajcie, mogę jakoś zabrać... Tu na przykład jak jednego zabiorę... To dam radę... To już się uzupełniło samo. No dobra. No ta osoba jest ranna. Ale już jest dzień, dobra. To wy nie jesteście ranni, wy lecicie tutaj. To jest biblioteka. Jaki mini budynek. Mniejszego się nie dało zrobić. Co to za mini budynek? A, ty wzięłaś złą broń. Mogę ci wymienić broń? Czekajcie. Czemu ty wzięłaś taką broń, przyjaciółko? Jak ci mogę dać inną broń? Dobra, musimy pomyśleć. I nie chcesz, by ona miała tę broń. Dobra, nie mam pomysłu. A wy już jesteście jacyś tam doświadczeni. Bo to pewnie automatycznie daje, przydziela najlepszą broń osobie, czy coś w tym stylu. No bo mogę jej zabrać, ale to dalej jest jako surowiec oddziału. Czekajcie, a jakbym to oddał, wyjdźcie stamtąd i wejdźcie. Nie, to jej to z automatu daje. Trochę głupie. Idźcie tutaj sprawdzić, co się dzieje w tym świecie. A tu frajery siedzą, musimy na to zważać. Sprawdzamy, co tylko się da. Transmisja przechodząca. Szefie, znaleźliśmy nasiona w jednym z budynków. Wygląda mi to na zboże. Jest tu też trochę narzędzi rolniczych. Może pozwoli nam to znów zacząć uprawiać ziemię. Oni tam byli. Okej. Czekajcie, stop, bo ja nie wiem, co tam się dzieje. 6 jeszcze zostało. Dobra, nic się chyba złego nie dzieje. Szefie, kończy nam się przestrzeń na zasoby, musimy zbudować magazyn. No to buduję magazyn właśnie. Ciekawe, czy mi zaliczy. Czekajcie, bo muszę tutaj... Został jeden, nikt nie jest ranny. Dobra, jest git. Nic się złego nie stało. I co? Znaleźć jaką książkę, materiały naukowe. Dobra, chodźcie tu szybko. Wracamy z tym. Ale tutaj dużo surowców znaleźliśmy. Zbuduj 5 pól. No dobra. I kuchnię.
szczerze, no miejsce na pola są tutaj, nie? No to tak bym powiedział. Pole, pole, na, 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 na. Nie wiem czemu, ale... Ale po prostu. Zaakceptujcie mnie. Nie wiem, tutaj. Tutaj. No mówię, tak Pi razy drzwi kojarzy, że raczej robimy zupełnie to samo, co w tym demie, znaczy tej takiej mega starej wersji, co kiedyś pokazywałem na kanale, że pod względem tutaj przedstawienia rozgrywki to się wiele nie zmieniło, jak mi się wydaje. Trochę lepiej wygląda, wydaje mi się, też te ludziki i tak dalej, ale sam gameplayowo robimy dokładnie to samo, co w tej starej wczesnej wersji, nazwijmy to. I kuchnie, co byśmy, bo kuchnie to... To bym mógł adoptować. Adoptujmy to, albo to na kuchnię. Będziesz kuchnią od dzisiaj. Cyk, o tak możemy zrobić. No to jest głupie, że ja tu mogę kliknąć zaadoptuj budynek. Zaadaptuj. Adoptować. Coś tu jest na rzeczy. Małe butelki chyba one adoptowane. Pitu, pitu, co ty pierdzielisz, babo? Potrzebujemy przestrzeni do pracy, gdzie moglibyśmy eksperymentować i odtworzyć technologię sprzed pandemii. Moglibyśmy też tam składować książki. Zbudujemy centrum naukowe i umieśćmy tam nasze najbardziej techniczne umysły. No dobra. Spoko. Ale chodzi mi o to, że po co ja klikam na budynek i mam tutaj opcję zaadaptowania budynku, jeśli później ja wybieram, co chcę zaadoptować, w jaki sposób, a później tak muszę wybrać jeszcze raz ten budynek. To nie ma sensu jakby. Jak już z tego poziomu coś robię, to już powinno wiedzieć, że ja kliknąłem w ten budynek i ten konkretny budynek chcę zamienić w coś, a nie, że to po prostu mi otwiera interfejs tego, no. To są dwie różne rzeczy, tak naprawdę. Są dwie różne rzeczy, moim skromnym zdaniem. Proszę zanosić, a się nie opierdzielać. A, centrum naukowe. No szpital jako centrum naukowe? Nie, no szpital jako ten, nie? Centrum naukowe. No z tego mogę zrobić centrum naukowe. No i patrzcie, bo tutaj... Nie, a to właśnie nie tak. Nie, i teraz wybieram jeszcze raz. No nie, nie, nie. Skoro kliknąłem na ten budynek i tam kliknąłem przycisk adoptowania budynku, to już gra powinna zapamiętać, że ten konkretny chce. I koniec tematu. Brutalny Luther jest brutalny. Ty kobieto się leczysz? Nie. Mogę cię uleczyć? Potrzebuję... Do szpitala cię wyślemy po prostu. Idź tam na razie sprawdź. Kobito. Budujemy pola. A no właśnie, kurczę, bo tu zaraz... Dobra, mam jeszcze czas, bo ja bym jeszcze zrobił... Metalowa brama. Drewniana palisada. 3 wykorzystuję. Oj, to taki kawalątek tylko. A ciekawe, czy jakbym tak zbudował, to czy by przeszli, czy wiecie, ja to muszę otoczyć, czy to będzie uznawane za przeszkodę ten budynek? Znając życie, nie. A jak tu się... A jak tu się obraca? Umieść, nie łącz. Ja bym chciał obracanko jakieś fajne. A, tak to się robi, no dobra. Czuś takiego. Czuś takiego. Mamy na razie tyle, bym powiedział. No i całkiem cacy, moim skromnym zdaniem. Wy tam zbieracie to tu. Wy tam coś ciekawego znaleźliście nie za wiele. Sprawdźcie to. Budynek podzielony, trzeba go sprawdzić. No magazyn tutaj się robi. Zostały nam 4 dni, jeśli dobrze ludzie pisali w dyskusjach na Steamie. Mogę nie zdążyć zrobić wszystkiego, co gra oczekuje ode mnie, jeśli tutaj jest limit czasowy. To powinien być limit... Dobra, nie może być limit tego, co masz zrobić, bo wtedy mógłbyś tego nie robić i grać 100 lat. A pewnie twórcom na tym nie zależało, żebyś właśnie nie robił celów i grał 100 lat. Więc jakiś limit musi być. Okej, okay, chodźmy tu. Zielonkawa ta palisada. Tutaj pracują pięknie na polach. A tu jeszcze nam zostały surowce. Proszę tu zebrać. Raz, raz, raz. No tu trzeba będzie jeszcze to ogarnąć.
Zapraszam tam. Dobra, sprawdźcie to szybciutko. Budynek ukończony, spoko. Jak tam stoimy z drewnem? Pokończyło się. To jest akurat zła informacja. Zbierz drewno. No w teorii tu jeszcze jest dużo. W teorii tu jeszcze jest dużo. Muszę zbierać to drewno. A nie się opierdzielać. Tu jeszcze nasionka. A, bo my jeszcze jednego pola nie mamy. Okej. Okej. Jak to się stało? Bo brakuje mi narzędzi, ale chyba... Czekajcie. 2, 4, 6... No 10 narzędzi. A ile ja dostałem? Bo wszystkie narzędzia... Nie, no musiałem mieć jakieś podstawowe narzędzia. Pewnie zużyłem na jakieś głupotwo. Głupotwo. Cokolwiek to jest. Głupotwo to głupotwo. Idźcie do kwatery. Idźcie do kwatery. To trzeba będzie niedługo naprawić, tak na dobrą sprawę. No to narzędzie musimy znaleźć. To bardziej chyba... Kanister paliwa, skrzynki z konserwami. No tu warto będzie pójść. Wy idźcie tu. Wy macie tę lepszą broń, to się nie ruszać. Kurde. Te ikonki z samochodami, gdzieś one są? Już nie ma ich? To się nie dowiemy, jakie tu zasoby można znaleźć. Tam nam brakuje ludzi. No teraz jest noc, to raczej dlatego. No jak nie dlatego... A, tutaj metalu nie ma, tak? Wiesz, nie, metal jest, dobra. Tu drewna nie ma. Można zabrać stąd pracowników. Tu jedną osobę zostawimy na przykład. Dobra, to już tam będą robili swoje. Ci idą ewidentnie na nas i ci idą ewidentnie na nas. Strzelanie jest tylko piękne. Zabawne, zabawne nawet. Piu, 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 piu. Ale co wy tam, gdzie wy tam biegniecie, kurde? Spadać stąd. No nie, kobieta tam strzela z tego karabinu. Bez mojej wiedzy i zgody na takie rzeczy. Dobrze, ci uciekli, jestem za. Bardzo mi się podobają te ludziki uciekające. Strzeloć! Dobra. Ci uciekli, poszli po kolegów, nie? A tu, nie no, tutaj skrzynki z konserwą, jedzenie nie jest problem, bardziej amunicję, to tu byśmy poszli. Teraz chyba bliżej ta amunicja niż ta tutaj gdzieś tam widziałem. Tutaj. U, tutaj idą. Kurczę, tu nas wezmą od tylca. Znaczy, tam są ludzie? Okej, okay. ja nie pytam, ja akceptuję. O, kolejni. Trzeba będzie, widzę to lepiej jakoś. Co mi do kuchni wchodzą? Spadać stamtąd. Bardzo dobrze, uciekli, bardzo dobrze. Tak wygląda, jakby wchodzili do budynku, tam nikogo nie ma, to wychodzą? Nie wiem. Ale bardzo mnie cieszy to. W każdym razie, ja miałem się zająć głupotami innymi. A tu chyba pójdę bardziej poszukać czegoś. Jak mi się wydaje. Na razie zwiększę prędkość. No tu idą jakieś świnie. A tu umierają. Dobra, nic nie zrobili. Tu jeszcze idą. Ci się nas boją, bardzo dobrze. Ktoś tam krzyczy, że nie ma amunicji. A, wy nie macie amunicji, to biegnijcie tu. Powinniście dostać jeszcze trochę amunicji. Ej! Kurde! Ej, ale tu ludzie siedzą świnie. Ile ich tam jest? Przepraszam. 7. Dobra. Wy wbijcie. Wy... Czekajcie. Dobra, macie już pełne. To was wyślemy po amunicję. To tu musicie iść. Kawał do przejścia jest, no ale trzeba. Tych się trzeba wykurzyć. Ej, szpital mi zajęli! No na takie coś to ja się nie zgadzam, żeby mi szpital zajmować. Co za świnie, no.
A ile tutaj siedzi w szpitalu? Tu 12, to troszkę się cykam. Dobra, odbite. O nie, Golum! Szefie, ważne wieści. W jednym z domów zabiliśmy dwoje wyjątkowo zaciekłych zainfekowanych. Kiedy byli już martwi, zauważyliśmy, że było tam dziecko. Żywe, zainfekowane dziecko. Góra 3 lata. Biegało jak zwierzę i wskoczyło do kanału, zanim je złapaliśmy. Na Boga, jeżeli oni mogą się rozmnażać, nawet nie chcę o tym myśleć. Spróbujemy je znaleźć. No dobra, spróbujcie tu wbić. Pisałem, że to może być problem. Wy jak tam, wy dopiero biegniecie. Ja będę dziecka szukał. Tię. Tię, tię. Ja wiem. Nic wam nie będzie. Dobra, zabijacie, nic wam się nie dzieje. Okej, no trzeba wykurzyć frajerstwo stamtąd. Da się tu jakieś priorytety przydziel... Nie, plusy mają być. Ej. Koleżanku, nie umieraj. Nie jest to nam potrzebne, żebyś umierała. No dobra, idź tu na razie, przeszukać tam. Tu, dom. Tu. Drewniana wie... Co się dzieje? Dowódcy, znaleźliśmy właśnie samochód, który wygląda na sprawny. Spróbujmy sprawić, żeby znów pojechał. Okej, bardzo, bardzo chętnie. Mogę tam pójść zaraz, jak tutaj nic się nam złego nie stanie, oczywiście. A nie, ta pani jest... troszkę się wyleczyła sama. Transmisja? Szefie, właśnie znaleźliśmy martwe zwierzę. Rzecz w tym, że jest dosłownie rozszarpane na strzępy. To nie mogli być zwykli zainfekowani. Widać ślady zębów na skórze i wyglądają jak psie. Zainfekowane psy? Psy-mutanty? Nie, no jak to możliwe? Przecież psy to przyjaciele nasi od urodzenia. Ja nie uwierzę, że pies może zatykać człowiek. Nie ma takiej opcji. Świnia to co innego, ale pies? A gdzie ten? W każdym razie. Niech oni tutaj... Dobra, tutaj będzie zbudowane. A gdzieś było clear, tu było clear. Zanieście to, co znaleźliście. Nic więcej tu nie widzimy. Zaraz tu pójdziemy jeszcze. Jest rano, to zdążymy. Na spokojnie, moi drodzy. Może trochę metalu jeszcze pozbieramy. Może nie za dużo go, ale jest. Tu jeszcze jakiś metal by był. A, wy się cofacie? Tu bardzo dużo broni znaleźliśmy. Dobra, idźcie po tę broń. I te karabinki. Super, super sprawa, Bulwo. No tutaj brakuje nam drewna dalej. A, pola zrobione. Okej, no tak, ta kuchnia. To jest to, co nas interesuje. Ale nie ma tu czegoś takiego jak priorytet, nie? Albo jesteś ślepą bulwą. No tylko, że wyłączy gdzie indziej pracę. A zaraz centrum naukowe powstanie, wtedy będę mógł opracować technologię. Dobra. Jaka to technologia? Podstawowa antena. Chociaż nie, tam coś było w tej wcześniejszej wersji, co gra, trzeba było postawić antenę, ale nie wydaje mi się, żeby ją się odblokowywało. Rozpocznij badania. Cyk. No, czasóweczka. No, rozpocznij badania. Dobra. Co wy robicie? Wy mieliście iść? Wybiegniecie? Dobra. Nie ogarnąłem, że jest pauza. Nieważne, nie pytajcie. Proszę nie pytać, proszę akceptować. Amunicji jest mało, więc może może nie będę robił więcej oddziałów. Może nie będę robił więcej oddziałów. Tam rozwalają. Jak z drewnem, no malutko. Czego jest najwięcej? Metalu i cegieł w miarę dużo. No myślę, jak to zrobić, jeśli chodzi o budowę obrony. Metalowe ogrodzenie. Metalowa brama. Tu dużo. Metalowe ogrodzenie. Nie, dobra, może nie będziemy tego robili. Dobra, wy się wróćcie. I się tu bardziej. No my tutaj już... O, zaraz będzie kuchnia.
To nam zaliczy kolejne zadanko przynajmniej. Będą może lepsze rzeczy jedli. Dobra. Mamy tu kuchnię, to możemy teraz tutaj przede wszystkim robić, żeby kucharze byli. Nie, to jest magazyn, Boże, co ja gadam, kuchnia to tu dopiero. To jestem głupi. Zaliczyło mi magazyn, bo chyba tak. Przejmij pojazd przy pomocy oddziału, tak. Kurczę, tylko że już się noc robi. To chyba sobie daruję, zabiorę to, sprawdzę co najwyżej jeszcze to i spadamy. I następnego dnia pójdziemy do tego samochodu. Bo się już robi niebezpiecznie. Ważne, że jest amunicja. Transmisja. Jesteśmy teraz gotowi na wybudowanie anteny. Kiedy będzie sprawna, będziemy mogli otrzymać transmisję z daleka, także sami nadawać. Ok. Dobra, zabraliście, idźcie tu. Już nie wiem, czy nie trzeba będzie uciekać. Będziemy potrzebować też trochę metalu. Wraki samochodów mogą być dobrym źródłem. Możemy też rozebrać kilka budynków. Wyjmijmy robotników, aby się tym zajęli. Jasne, jasne, zaraz to zrobimy. Zbierz metal na skonstruowanie anteny. Halo, zbierałem już, chamstwo. Dobra, znaleźliście jakieś apteczki, czy tam leki, tu nic więcej nie ma, można się wracać. Wy wbijcie tu, czyli my chcemy antenę teraz postawić, tak? To nie wiem, tu ją postawimy sobie. Metalu trochę brakuje. A tutaj mam jeszcze do zebrania, nie? Więc to tam powinno zaliczyć raczej. Uciekać. O, mają latarki. Kurde, fajnie. Klimatycznie. A ta kuchnia nieszczęsna. Ona też potrzebuje metalu w tym momencie. O, drewno idzie do góry, bo z drewnem to już tam... Drewno nam się do niczego już nie przyda. Aaaa, uciekać! Zakrzyknął Lutel. Śmiesznie zakrzyknąłem, wiem. Dobra, spokój tak poza tym. Amunicji trochę znaleźliśmy, więc nie wiem, czy nawet wam nie dać tutaj tego. Tylko czy wy musicie... Albo pewnie robotnicy wam muszą to przynieść. Już innym razem może. Gonią nas! Gonią nas, gonią nas. Coś tam, coś tam, coś tam. Strzelanie z łuku piękne. W jakiejś grze jest dokładnie ten sam dźwięk strzelania z łuku, ale już teraz nie powiem wam w jakiej. No nie, nie przypomnę sobie w jakiej, ale... W jakiejś na pewno. Dobra, to zrobione. A pojawią się jakieś inne stwory? Na razie tak pusto tutaj. Dobra, przyspieszmy trochę. My się nocy nie boimy. No, szczególnie takich uciekających to w ogóle się nie boimy. Gdzie? Tutaj. Oj, nie! Toż to pieski! Uwaga! Biegnie na nas kilka zainfekowanych psów. No, kilka. No, skłóciłbym się. Walczcie, uciekajcie. Walczcie, gdzie idziemy uciekać? Shoot them down! Biegną na nas wściekłe psy. Kilka. Right. Trzeba będzie te budynki jakoś ogarnąć, bo... Spadać stamtąd, kuchnie mi rozwalają. Dobrze, usłyszeli strzał i uciekają. No nie, no pieski mordujemy. Ja bym nie chciał mordować, ale one się rzucają na nas ewidentnie. Zamordować frajerstwo. Dobrze, wystrzelać ich. Tu musimy jakoś lepszą obronę zrobić, bo to beznadziejnie wygląda. Ej, spadać stamtąd. Nic tu się nie stało. Na szczęście. Tu coś jeszcze idzie. Piu, 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 piu. Takie efekty dźwiękowe. Czemu nikt nie dodaje do gier? Dobra. Już no ammo ktoś ma? No biec mi tutaj. Tylko nie umrzyjcie przy okazji. Wyjdźcie tu. Dobra, schować. Chować się tam chociaż, ja pierdziule. Nic się złego nie stało. Nie ma dowodów. Ej! Oni rozwalają? Oni rozwalają. Widzicie stamtąd. No, dość szybko niszczą mi. O. No i oszukują! No co to ma być? No oszukują!
Nie bawię się w takie coś. Dobra, uciekać. Tylko mi tego nie rozwalcie. Nie chcę mi się drugi raz tego stawiać. Nic tam się nie dzieje. Sytuacja opanowana, kurde. A, jeszcze tu biegną. A o której wschodzi? No zaraz. Ale rozwalą już to świństwo. Chociaż nie, dobra, uciekają. Już ogarnęli, że idzie dzień. I tu znowu będą siedzieli, się patrzyli. Tutaj chłopy wychodzą na pole. A tam obok, w oknie jakieś stwory, kurde. Co horda zauważona? Gdzie? Już jest spokój. Już robotnicy mogą wychodzić. Dobra, idźcie tu. Wy możecie tam... A pozbądźmy się tego syfu, żeby czuli się wszyscy bezpiecznie. A wy biegnijcie do samochodu. Może was nikt nie zamorduje. To ten budynek? Nie, to ten. A nie, to samochód po prostu. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Myślałem, że jakiś garażu czy coś. W sumie nie popatrzyłem, ile ich tam jest. Już mniej niż dyszka. To luzik. Możemy troszkę zabrać robotników. I bardziej na ten metal przydzielić. Tam sytuacja opanowana. No tak 3 na 10. Dobra, sprawdźmy tutaj jeszcze wszystkie budyneczki. Mało robotników bym powiedział. No ale co kto lubi? A tutaj, a bo tutaj w ogóle nikogo nie ma. No bywa. No to metal, metal zbieramy. Metal bardzo istotny. Szczególnie, że zaraz nam się demo kończy, no tutaj jakbym nic nie zrobił ostatecznie. No te anteny wypadałoby zbudować. Moim skromnym zdaniem. Ale według tego my mamy metal. A dobra, tutaj donieśli już do kuchni. No to spoko. Jak zbudują kuchnię, to ta trójka pójdzie budować anteny. Takie jest moje skromne zdanie. Dobra. Żub dan, budynek wyczyszczony, a jak wy tutaj biegniecie, nic się złego nie dzieje, okej. Okay. Sytuacja pod kontrolą. Good, good, good. No tu już niewiele zostało. Dowódcy, zauważyliśmy jakichś ludzi prawdopodobnie uzbrojonych. Mogli zobaczyć też nas. Nie jestem w stanie stwierdzić, jakie mają zamiary. Co powinniśmy zrobić? Podejdźcie przyjaźnie. A co tam się może... Oni... Coś... Tak bardzo brakowało mi jazdy, to z pewnością przyspieszy nasze poszukiwania i możemy rozjeżdżać zainfekowanych, jeśli podjadą zbyt blisko. Ej, da się tu takie rzeczy robić? O kurde, ej, tego nie było w tej wcześniejszej wersji. A mogę rozjechać tych ludzi? Operatorze, nadchodzi zima, dni będą krótsze, a farmy nie będą produkować jedzenia. Powinniśmy się przygotować, to może być najtrudniejszy czas w tym roku. Dobra, uwaga, 10 na 10 gra, jak przejadę tych ludzi. 10 na 10 gra, dobra. Ma okejkę lutelową. To już mnie nie lubią. To już mnie chłopy nie lubią, trudno się mówi. A możecie coś zrobić, mogę coś zrobić, żeby... A możecie opuścić pojazd. Ty, ale nie, no nie będziecie opuszczać pojazdu. Tu paliwo, jedziemy po paliwo. I można surowce w bagażniku przechowywać. No to Project Zomboid się teraz robi z tego. A wy jak tam jeszcze budujecie też nieszczęsną kuchnię? W ogóle jak to jeździ? Aaaa! Co tam się stało? Tam 5 frajerów jest. Tak, mnie wystraszyli. Dobra, przeszukiwać. Cudowna sprawa ten samochód. 10 na 10 gra przez ten samochód. A widzimy jeszcze tych frajerów? Nie. No to ta część miasta jest wrogo nastawiona. Tyle wiemy. Cudowna sprawa. Jak tam? Tyle, dobra. Co możemy jeszcze poszukać z takich ważniejszych? No tu jakieś pewnie puszki i nie puszki. Byle nie Pandory. Wbijać tam. Ciekawe, czy te frajery, co nas atakowały, teraz mogłyby przyjść i mi zabrać samochód i odjechać. Jak to będzie w tej grze, to jest 10 na 10 gier. No dobra, już powiedziałem, że jest 10 na 10. No już nie oszukuj, lutelku. Nie oszukuj. Kurde, znowu frajerstwo. A na szczęście nie za wielu ich tam. No to by było 10 na 10, nie? Już nie będę... No, to już można sobie pomarzyć o tym, że ta gra jednak byłaby multiplayer. No to... O, ale to już...
No to już są marzenia. To już są marzenia. Śmiesznie jeździ ten samochód. Dobra, sprawdzajcie tam. A co zrobiłem z drugim oddziałem? Tam siedzi jak debil. Bo nie ma samochodu, to już mnie nie interesuje ten oddział. Taka smutna prawda. Mamy kuchnię. A i tutaj, no jak w jakimś, no takim typowym survivalu. To przerabiamy na to, okej. Okay. No to najpierw, bo nie mamy mięsa. To pewnie jeszcze da się polować albo coś. Spoko loko. To produkujcie, ale może jednego zabiorę wam. A chciałbym tutaj przydzielić. O, masz jednego, przydzieliłem. No trochę puszek tam mamy w razie czego, więc będzie co jeść, na spokojnie. No ale z takim samochodem to od razu lepiej się podróżuje. Nie chciałem was oznaczać, chodźcie tu. Jadyma. A w sumie, a bo nie mam tych książek, to nie mogę nic więcej badać. No okej, tak, no i to ma sens. Jak najbardziej, idźcie tutaj sprawdzić jeszcze. Wzią. Odłożyć wszystko do samochodu i jedziemy jeszcze tutaj. A czemu tak? To sprawdźcie to, bo już jest noc. No tak na szybko trzeba tylko zbadać. No, to taki większy budynek, to dłużej się bada. No ma to sens jak najbardziej. Potrzebuję jeszcze 19 metalu, to dam radę. Budynek wyczyszczony. Nic. To idźcie jeszcze tu obok. On zaraz. No ale w sumie porozjeżdżać zombiaczki to będzie nawet zabawne. Sobie zrobimy, myślę. Dobra, mamy amunicję jakąś. A i zapomniałem wymienić im na pistolety, bo oni podejrzewają, robotnicy muszą im w ciągu dnia zanieść pistolety. Czyściutko. To biegnijcie do kwaterki. Chodźcie szybko do kwaterki. A, wy nie daliście do kwaterki. Cyk. Siadamy. Cyk. I tak cały czas proszę tu ponosić. Chyba wszystko, co? Okej. Okay. Gdzie? Tam na dole to nas nie interesuje. A, podjedźcie tutaj grzecznie. A. Okej. Okay. Coś strzelamy? Ej, kto strzela? To nie my. Czyżby tamta grupa? Może tego więcej gdzieś jest, bo ktoś coś strzela, nie? Ewidentnie tutaj jest strzelane. Dużo ich. No nie idziemy tam, nie ma sensu ich ściągać. Jak ich ściągniemy, to będzie tragedia. Nie ma sensu paliwa marnować, więc nie ma sensu tak jeździć. Ale samochody w tej grze 10 na 10 sprawa. Już ja to wiem. Jeszcze jeden metal trzeba zebrać, żeby nam zaliczyło to. No i później budujemy antenę i zostaje nam jeden dzień ostatecznie. Tam nic nie ma. A, tu w ogóle... Skąd my wiemy, że tam jest broń? My tam byliśmy? Pierwsze słyszę, że my tam byliśmy. Może umarli ci ludzie i gra pokazuje od razu, co wydropiło z nich? Albo coś w tym stylu? To są dalej człowieki. Chodźcie bliżej, horda. Chodźcie bliżej, chcę was porozjeżdżać. Kurde. O, ci może tu... Co oni przez... O, przez wodę przechodzą. To tyle było z mojego tam myślenia o tym, żeby się zabunkrować wokół jakiejś wyspy. Czy wokół wody na jakiejś wyspie. Na razie nic... Oni wiedzą, że mam samochód i już nie chcą podchodzić, nie? Świnie tłuste. Grube bulwy. No jak zwykle. Kiedy wschodzi? 6:13. Ej, serio, tej nocy nikt nas nie atakuje, bo wiedzą, że mam samochód i się mnie boją, świnie. Bardzo dobrze. Bójcie się. O co tu budować jakieś palisady? Wystarczy 10 samochodów, 10 drużyn i rozjeżdżamy frajerów. I po sprawie. Dobra. Teraz to sobie możemy zauważyć. Nic nam już nie zrobią.
Dobra. Podjedźcie tutaj. Nie wiem, to jest spoko opcja z tym samochodem, naprawdę. Tylko trzeba znaleźć, nie? No to był taki trochę evencik. Nie wiem, czy ja bym sam mógł bez tego evenciku podejść gdzieś i sobie ogarnąć samochód. A raczej tak, mam nadzieję. Może bardziej mam nadzieję niż raczej tak. Się wypowiedział. Jak tu są granaty w tej grze? To jeszcze może być czołg. Jakby jeszcze w tej grze był czołg. Chociaż jeden na całą mapę. To w ogóle byłoby cacy, nie? Taki opuszczony, porzucony czołg. Co tam mamy? A, te materiały naukowe. Jest. Wbijają. Dobra. Co tam? Szefie, gdybyśmy rozebrali kilka budynków, moglibyśmy zdobyć trochę drewna, metalu i cegieł na inne konstrukcje. Mielibyśmy też więcej miejsca na inne budowy lub po prostu czystą linię strzału. W sumie, Lutelku, czemu o tym nie pomyślałeś wcześniej? Rzeczywiście ten na przykład pierdek może zostać rozebrany, no. Po co on nam? Po co on nam? Tylko nie mam do tego ludzi. A ostatecznie gdzie mi ludzie poszli? Tutaj poszli. Wycofywać się. Na antenę też dam więcej. Maxa na antenę. I tutaj. Na rozbióreczkę. Dobra, jadyma dalej. Aż korci, żeby jeździć po mieście tylko po to, żeby szukać frajerów do rozjechania, nie? Żeby było zabawniej. Pojadę teraz tutaj, po te broń. Może rzeczywiście oni tam umarli. No ale to spoko, najlepsze rzeczy tak naprawdę. Teraz jakby takie losowe rany były, to szukasz po prostu szybko samochodu, żeby później jeździć po mieście i te najważniejsze rzeczy zbierać, a tam biegają. Ale już chyba sam jeden człowiek został. Biedny. Zbierz tutaj broń. Dobra, przeszukujemy. Rozbieramy. 1%. Potężne rozbieranie, ale buduje się antena. I tam jeszcze ładujecie wszystko, czy się zbugowaliście? Chyba się zbugowali, co? Czekajcie, wejdźcie tu. No, spokojnie, panowie. Nie mówcie mi tylko, że zepsuł mi się samochód. Dobra, siedzimy w samochodzie, ale nie udało się tej amunicji zabrać. Już tam nie będę kombinował. Tu jesteście, czemu nie możecie tędy przejechać? Co za grube bulwy. No chłop chce, żebyśmy go przejechali, naprawdę. Sami tu zbierzemy jeszcze te punkty naukowe. Też to jest duże, to trochę zajmie. Tyn. Buduje się ta antena, buduje. No to raczej jeszcze zbudujemy, zanim ósmy dzień nadejdzie. Przyjmijmy nadzieję. Tu może być gorsza sprawa. A zapomniałem o was całkiem, mówiąc szczerze. Idźcie tutaj. Tak to jest z tym lutelkiem. Dobra, wiecie co? Wracajcie do samochodu, to nie ma sensu. Poszukamy tego kolegi. Paliwa jeszcze jest sporo. Gdzie on tu nam zaginął? Tam jest. Czy to jest kto inny? Nie, to jest ktoś inny chyba. Rozjeżdżamy! Rozjeżdżać! Kurde, rozjeżdżać ich! Możecie to zabrać? Możecie, dobra. Wolałem ich rozjechać, no ale samochód trochę już nie ogarniał. Wracajcie. No nic się nikomu nie stało, tak na dobrą sprawę. Antenka prawie zbudowana. Icy! Transmisja przychodząca. Szefie, antena już działa. Nadajmy transmisję z zaproszeniem jako test lub wezwijmy oddziały z powrotem do zony. Okay. Rozpocznijmy nadawanie. Let's go. Naciśnij i mów. Wszystkie oddziały do bazy. Zaproś. Strefa wolna od infekcji. Strefa wolna od grubych bólów. Śnieg zaczął padać, serio.
No. Na ten efekt śniegu mógłby trochę... Wygląda jakby... Nie wiem, dziwnie wygląda jeszcze ten efekt śniegu. Jakby mi... Dobra, tutaj tak z oddali to jeszcze, ale jak już tu się zbliżymy, to jakoś tak dziwnie wygląda. Pestara drzy mordę. Co się dzieje? Szefie, słyszałeś to? Muszą być ich setki. Mam naprawdę złe przeczucie. Nie słyszałem. No. To zainfekowani wrzeszczą ze wszystkich stron. Nie widzę ich, ale muszą być blisko. Szykujcie się. Dobra. To pewnie super ostatni atak, którego nie da się obronić. Albo da się obronić, ale i tak pójdą się przegrywa. A nie wiem, tu jest ok, jak ten śnieg spada, ale jak już mamy tę kamerę, to tak dziwnie wygląda. Jakby była gra, animacja śniegu i ekran. Nie wiem, czy rozumiecie. Ja to tak widzę, niestety. A tutaj lecą. Dobra, dawać przejeżdżać, frajerstwo. Co wy sobie myślicie? Ciekawe, czy umrą? W sensie, czy moi ludzie umrą? Tak bym nie powiedział, żeby dużo zrobili, ale aż nie, dobra, pomordowali. Ja się wybronię, kurde, pan. Nie ze mną takie numery. Znaczy, no pojazd się szybko psuje, no. A da się go naprawić? Przelej paliwo. Wymiana. Obstawiam, że się nie da naprawić, bo to było pewnie zbyt OP. Co ja o tym nie pomyślałem. Mam strzelać stamtąd, ale mogą, no to taki łucznik konny stwierdzy. Prawda? No tylko, że łucznik konny stwierdzy ma nieograniczoną ilość strzałów. They are gone. Kiedy będzie dzień? 6:13. Ciup. Gdzie? Tu. Ktoś idzie na nas? Chyba ta. Podjedźcie trochę bliżej. Hej. Podjedźcie trochę bliżej. Ale tu? Po co wy tam? Tu. Szelo jeden z drugim. No i znowu zapomniałem wymienić. Może trochę zmniejszymy te... O! Zajęli mi kuchnię! Nie wolno! O nie, rozwalam wieżyczkę. Przejechać ich! Uciekać! Uciekać! O nie, jeszcze więcej tego tu jest. Jak tam wieżyczka? Dobra. Tragedii nie ma wieżyczkowej. Dobra, ale przynajmniej oni tak się interesują samochodem, nie? Halo, samochód, patrzcie, tu jest samochód. Taka tancereczka z The Rebellions w tym momencie się z tego robi. No, tak. Gra zyskuje w oczach, moim zdaniem. I tam nie jesteś under attack. Gdzie są pieski, ja się pytam? Więcej piesków nie mieli? Stanąć i strzelać. Jedziemy. Dobrze. Jeszcze się trzyma samochód. Nic się złego nie stanie. Trzeba go wykorzystać. Gorzej, że amunicja się kończy. Animucja. Dobra. To ja to się wybrał. O nie! Z tej strony też. Rozjechać. Samochód do końca musi walczyć. Dawaj. Pięknie. No ta wieżyczka tutaj to ugrała tak naprawdę. Uciekać. Uciekać. W ogóle już tylko jedna osoba ma ten. A i to kierowca, bo to kierowca. Kierowca nie strzela. Czemu kierowca nie strzela? Halo, co za oszust. Mogę wymienić, kto jest kierowcą? Tam jest jeszcze cały oddział. Spadać stamtąd. No kurde! Nie pozwólcie im dojść do samochodu! Dobra. Raczej wybronione. Samochód OP. No ale dobra, no... Jeśli nie da się go naprawiać, no to wtedy jest to jakoś zbalansowane, można powiedzieć. Horda zauważona? Nie, tu już nic nie ma.
Tu nikogo nie ma. O, frajery są. Fajnie, że tu jeszcze z innymi się klepie. Szefie, to była ciężka noc, coś musiało sprawić, że zainfekowani byli wyjątkowo żądni krwi. Jeśli będzie ich przybywać coraz więcej, marne nasze szanse. Zwyciężymy! Udało się dotrzeć do końca prologu. No, znalezione zasoby, zabici, zainfekowani, przyjęci, ocaleni, przetrwane dni. Także tego, wyjście z gry. No, gra moim zdaniem zyskała tym samochodem. Jest to ciekawe dzięki temu. Pytanie, ile jest rodzajów przeciwników, pytanie, jaki tu jest w ogóle, wiecie, na ile twórcy oczekują, że ktoś będzie siedział na jednej mapie i czy jest tutaj jakiś... No rozumiem, że jest to raczej coś fabularnego, co by się kończyło, ale czy można grać też w nieskończoność, jakie tu będą tryby i tak dalej, i tak dalej. No ja osobiście polecam śledzić tę grę, na pewno możecie ją dodać do listy życzeń na Steamie. To wszystko się o niej dowiecie, jak już wyjdzie. Czyli tam jak twórcy będą coś informować, to też będziecie widzieli te posty raczej. Więc nie wiem, podobało mi się. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!